W dzisiejszym odcinku. Wejdź do piekła, do Boga. No, pokaż. O kurde, blok na raz i... Ale proszę pana, jaką pan ma sprawę do Hadesa? No jestem, daję, no to, słuchaj, daję. To chodź, chodź. Stop. Jeśli podobają ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Witajcie. Tak się składa, że mam już wszystkie walki praktycznie wygrane. Wszystkie walki gladiatorów, które stoczyłem, mam wygrane. I postanowiłem ogólnie przygotować tutaj prezent właśnie dla pana Zbyszka, bo zawsze mi ogarnia te walki. Dlatego udamy się do niego i podarujemy mu ten właśnie skromny prezencik. Mam nadzieję, że się ucieszy i mi będzie właśnie załatwiał z miłą chęcią następne walki. Witam, wow, panie Zbyszku, witam bardzo serdecznie. Dobry. Witam, przyszedłem oczywiście po swoją nagrodę, ale jeszcze zanim to oczywiście mam dla pana tutaj prezent. Taka mała niespodzianka, bo pan zawsze mi pomaga, zawsze wszystko fajnie wychodzi i tutaj dla pana taki mały, skromny upominek i proszę bardzo, to jest ode mnie. Super, dzięki, normalnie, bardzo się cieszę, potem go otworzę, jestem bardzo ciekawy, co jest w środku. No, dziękuję, jestem zadowolony, a proszę pana, bardzo panu gratuluję normalnie tych wygranych walk, super. No, ale normalnie, kurczę, pan... już za mnie na zakładach bukmacherskich praktycznie nic za mnie już nie płacą, bo jest pewne, że wygram i jest mały kurs za mnie, ale jak ta moja wygrana dzisiaj już wypłatka będzie? Dzisiaj dostanie pan oczywiście więcej trochę, bo za tą ostatnią walkę z Lordem Prestiżowym, to proszę bardzo. No, w sumie oczywiście... to było bardziej z kamerzystą, ale dobra, nieważne, proszę pana. No i co pan tu jeszcze dać? O, może panu dam taką, o, proszę bardzo, proszę. Jakiś taką... gratisik od firmy tutaj? Tak, tutaj o, gratisik. Super. O, super, ja nie mogę, ale super, bardzo dziękuję, zrobię sobie z tego na pewno coś ładnego. Tutaj widzę, że prezent za prezent, widzę, że my się dogadujemy, panie Zbyszku, dlatego proszę mi ogarnąć jakąś następną walkę, bo już jestem mega podekscytowany i kurczę, już po prostu się stęskniłem za tymi walkami, chciałbym następną walkę. Z kim tam mogę walczyć dzisiaj, co? A wie pan co, ogólnie coś panu też powiem, bo ostatnio, wie pan co, znaleźli tam w kopaliskach znaleźli portal do normalnie do piekła, do Hadesa, wie pan, i tam teraz można iść normalnie sobie wejść do piekła, do Boga i po prostu za bilet, wie pan? O kurczę, a to jest dobra osoba ogólnie, ona ma dobre intencje, czy bardziej po prostu jest niefajna i kurczę, nie wiem co, ludzi tam grzebie czy coś? No Hades to jest Bóg, no takiej nie za bardzo... Właśnie to jest rzeczy, bardziej jakiś Bóg świata zmarłych, nie? Także no kurczę, ja się trochę boję, nie wiem czego mogę się po nim spodziewać, nie wiem czy się uda, a pan już był tam? No, czy dzisiaj właśnie chcę iść, bo dzisiaj ostatnie walki załatwiam i pójdę zobaczyć, bo tam jest taki normalnie ruch teraz i ludzie tam idą i patrzą i no jest nieźle, proszę pana, ale wie pan co, wracając do walki, bo tutaj ma pan, widzę, że jest jedna, nie wiem czy pan zgodzi się, bo to jest trochę trudna walka, wie pan. A z kim takim? Co to będzie za walka? Z i nie ma mocnym, wie pan. O kurde, to jakiś mocny pewnie jest, co? Czy nie, nie jest mocny. Nie ma mocy? Czyli i nie ma mocy? Czy i nie ma mocny? Kurczę, właśnie, nie kumam no tego. Nie ma mocnych na niego. No kurczę, dziwny typek. No dobra, to dawaj go pan, ja się nie boję, przepraszam bardzo tutaj, ale no nie wiem, no mówi pan, że trudno będzie, no wszyscy, zawsze wszyscy są trudni, a później i tak Ksenia mi zawsze pomoże, bo zawsze do niej chodzę i ona mi i tak pomoże się, ale mam nadzieję, przygotować. Wie pan co, bo Ksenia, to pan nie wie? No nie wiem, Ksenia, co jest z Ksenią? Ksenia jest na chorobowym teraz, zachorowała ostatnio, nie wiem, czy tam ktoś co? W ogóle w ośrodku jest. Ksenia jest na chorobowym? To ja kurde, normalnie nie wyrobię, zaraz tutaj wszystko poniszczę, proszę pana, co to ma być? Co to ma być, kurczę, przecież ona teraz mi pomagała, kto mi teraz będzie pomagał w walkach i się przygotowywał? Nie wiem, bo ja to tak za bardzo walczyć nie umiem, bo ja tylko załatwiam walki, no ale no Ksenia no na chorobowym jest, no nie, no, no nie wiem co panu ja muszę, poradzę, mam nadzieję, że ktoś jest na zastępstwie i kurczę i tak naprawdę pójdę i mam nadzieję, że ktoś i tak mi pomoże przygotować do walki, to dzięki panie Zbyszku i miłego dnia życzę. Pa, o kurczę, w ogóle tutaj jakiś jeszcze worek zabrałem, ale ja nie jestem jakimś złodziejem, ja to oddaję oczywiście, ale w ogóle kurczę i nie mam mocny, mam jakąś walkę, schowam się tutaj może, no, tutaj w ogóle kratki, myślałem, że tutaj coś znajdę ciekawego, ale nieważne, dobra, z walkę mam z i nie ma mocnym i będę musiał po prostu sobie znaleźć jakiś sposób, jak mogę go pokonać, nie wiem jak to zrobię. O kurczę, co,
Kim ty jesteś? Ja cię wcześniej tutaj nie widziałem. Kto ty jesteś, co? Niemamocny jestem, dzień dobry. Ty jesteś niemamocny? Witam. Ja nie mogę, ale kurde, ty masz wielkie biceps, triceps i w ogóle triceratops. Ja nie mogę, ty jesteś bykiem wielkim, ziomek. No ja powiem ci, że no słuchaj, no nie za bardzo ze mną wygrasz, ja nie życzę ci źle, no ale patrzcie na to na przykład. No pyk, pokaż. Pyk. O kurde, pyk. Blok na raz i takie pyk to jest dla ciebie? Ja bym mi pyk. To kurde zajęło z tydzień, żeby to wykopać taki blok. Ej, ty no. Za silny jesteś, kurde, jak ja mam się z tobą bić, co? No nie wiem właśnie, słuchaj, no jak to sobie poradzić ze mną, no ja ogólnie jestem taki dobry, no nie chcę ci nic zrobić, no ale... A mam pomysł, słuchaj, no. Chodź tutaj, chodź, mam tutaj fajną skryjówkę, nikt nas nie zobaczy, właśnie tutaj, mam dla ciebie propozycję, słuchaj, chodź, dobra, patrz, układ jest taki, ja ci daję taką super gwiazdę i ci daję 2 golda, a ty mi w zamian dajesz po prostu wygrać, co ty na to, umówimy się, ale... tak? To jest niesprawiedliwe, ja tak się nie bawię z takie rzeczy. To oddawaj kurde złoto, co żeś mi zabrał? Ja to oddawaj kaskę. Na policję pójdę, słuchaj, podobno jest jakiś nowy policjant w mieście, posterunkowy. No ja posterunkowy? Kurczę, mnie nie obchodzi posterunkowy, ja tylko chciałem się z tobą dogadać, kurczę, ale ty widzę nie jesteś... Kurczę, masz tę gwiazdę, ale to nie jest... Nie da, tak się nie da, słuchaj, ze mną się tak nie pogrywa, ja jestem, słuchaj, ja mocny, masz to, już ci dam, to oddam ci twoje złoto, słuchaj, masz. Dobra, ja dawaj, tutaj... i kurczę, i tak znajdę jakiś sposób, żeby cię pokonać, kurczę, no słuchaj, na mnie to nie za ja bardzo, tutaj słuchaj, idę, wiesz, coś wymyślę, kurde, nie boję się ciebie, nawet jesteś tak... I on jest jakiś miły, on jest miły, ja się w ogóle go nie boję, ja nie mogę, ale w sumie może ten Hades, Bóg mi, Hades może by mi pomógł, może ja bym się powinienem udać do tego świata, kurczę, tego piekła, świata zmarłych i tak naprawdę tam może coś znajdę, także udamy się tam. Gipley udał się do miejsca wykopalisk, aby znaleźć portal do piekła. W tym momencie udajemy się na wykopaliska, bo tam podobno właśnie znajduje się portal, który doprowadzi mnie do Hadesa i mam nadzieję, że on mi kurczę da jakąś niesamowitą moc czy cokolwiek i pomoże mi w walce z niemamocnym. Mam nadzieję, że kurczę damy radę. Okej, także tutaj o wykopaliska są, czyli dobrze trafiłem. Bardzo fajnie, dobra, także tutaj, o tutaj jest jakiś pan, bilet do piekła 2 złote. O kurde, dobrze, że mam ze sobą pieniążki, myślałem w ogóle, że tutaj tańsze są bilety i że nie wiem, że dam kurczę jakieś kilka dirtów i wejdę tu drogo. Witam dzień bardzo dobry, serdecznie. Dzień dobry, witam. Ja chciałbym właśnie tutaj do tego świata, gdzie teraz to jest główna atrakcja turystyczna tutaj w tym mieście, podróżować i chciałbym porozmawiać dzisiaj z Hadesem. Da radę? Da radę, proszę pana. 2 golda i bilet normalnie do piekła dla pana. Dobra, co jak szybko bym wszedł i tutaj by mnie pan nie złapał i bym wszedł za darmo, proszę pana, co? Proszę pana. Ha, dobra, cofam, proszę pana. Bo ja tutaj zawołam ochronę, to nie ma tak, proszę pana. O, pan, proszę iść, o, dobra, iść. O, dobra raz, dobra. Dwa, daję już panu, przepraszam, okay, chciałem dobra, sobie pożartować, pana, tylko tak, wie no, pan. Żadnych tutaj, o, tutaj jestem bardzo poważnym człowiekiem, proszę bardzo. No widzę, jaki łańcuch pan tutaj ma, kurczę, złoty, no, dorobił się pan. Ja się dorobiłem, proszę pana, tutaj na tym, tak się normalnie ucieszyłem, jak tutaj, bo tutaj mieszkam, wie pan, to jest mój teren, wie. No, no. fajnie, no, to pana dorobiłem. Biznes ogólnie, tak? Czy pan tutaj tylko pracuje? Mój biznes, proszę pana, tutaj ludzie sobie przychodzą, proszę pana, można sobie tutaj napój wziąć i proszę sobie, proszę pana, oglądać, niech pan zobaczy, jaki fajny widok normalnie. No fajnie, ale mnie tam widoczki takie nie interesują, bo ja, o, grillek nawet jest, no, można nawet coś zjeść. Jasne, można super. Sobie kiełbaskę nawet wziąć. Dobra, mam ten bilet, to gdzie pan go kasuje, o, tak. Ten bilet, czy proszę gdzie pana, go pokazywać? Ma pan 2 strony. No i po prostu pan musi wejść przez ten no, portal, no co panu, ja panu przy powodzeniach pan tam uważa, bo to wiadomo, to piekło, no nie, no a to jest Hades. Bezpieczne, ta podróż, kurczę, między światami, nic mi się nie stanie, gwarantuje pan, ubezpieczenie jakieś zdrowotne jest? No nie za bardzo, ale nic się panu nie stanie, oczywiście nie pokrywamy żadnych odszkodowań, dobra, proszę pana, już panu mówię. Dobra, wchodzę, bo nie mam i tak innego wyjścia, dzisiaj mam walkę z niemamocnym i muszę znaleźć rozwiązanie, także wchodzę, proszę pana, mam nadzieję, że się wszystko uda, życzę panu miłego dnia, do widzenia. Wow, kurczę, gdzie ja jestem w ogóle? Co to jest za świat jakiś magiczny? Ja cię nigdy tutaj nie byłem, jak tutaj jest w ogóle strasznie, tak czerwono. Jaki kurczę portal. Nieźle, dobra, wchodzimy. Jest jakiś telefon nawet, mogę zadzwonić. Nie wiem, nie będę na razie do nikogo dzwonił.
Dzień dobry. O, jak się boję, kurczę, co pan taki straszny? Dzień dobry. Dobrze trafiłem dobry. Tutaj. Ja do Hadesa chciałem przyjść. Aha, proszę pana, to jest ten świat, gdzie wszyscy przychodzą i zwiedzają go tutaj? Ostatnio tyle ludzi teraz tutaj przychodzi, już mam tego dość, proszę pana, już mam tego dość. Normalnie przychodzą, to chcą tam, to chcą Hadesa. No Hades przyjmuje, tak, dzisiaj przyjmuje pan do Hadesa. Proszę sobie tutaj zobaczyć, proszę, tutaj mam taras widokowy, proszę zobaczyć, jak pięknie tutaj normalnie. No, jestem pod mega wrażeniem, pierwszy raz tutaj jestem, nigdy nie podróżowałem między światami, to jest dla mnie coś nowego, muszę przyznać, tak, proszę tutaj, pana. Tak, proszę pana, jest lawa, zatem proszę uważać. No i... no dobrze. No i proszę pana tutaj, tam nie ma wstępu. No i co, okay. No, co mogę panu dalej powiedzieć? Proszę sobie tutaj, pan chce do Hadesa, tak? Tak, ogólnie co, tylko dotąd można iść i tylko ten na tej małej przestrzeni podróżować i zwiedzać? No, co tutaj jeszcze mamy? Dopiero tutaj jest, proszę pana, poczekalnia. Ale proszę pana, jaką pan ma sprawę do Hadesa? No, potrzebuję, kurczę, jakiejś, nie wiem, supermocy albo cokolwiek. Jak to jest, kurczę, Bóg, to on tak naprawdę wszystko może i mam nadzieję, że w ogóle jakoś mi da radę pomóc i że jakoś sobie poradzimy razem i muszę ogólnie wygrać walkę z innym mocnym. No, prosta sprawa. No to dobra, proszę pana, no to ja, zrobimy tak, proszę pana, ja no pana wpuszczę, bo ja jestem takim miłym ogólnie człowiekiem, może nie wyglądam, ale proszę pana, ja jestem bardzo miły. Ale pan trochę straszny, ja się boję, ja będę trzymał dystans pan od pana boi? Troszkę, bo pan strasznie wygląda. Aha, to pan nie lubi, a co jest ze mną nie tak? A nieważne, no dobra, proszę pana, ostatnio ja nie będę... Ostatnio też byłem normalnie w barze, też poderwałem dziewczata, do mnie mówi, że ja się boi się mnie. Co się mnie boi, proszę pana, ja bardzo, mamusia normalnie od dziecka mówiła, że jestem taki ładny i teraz... Ogonek masz problemy. Dziwny i się boję ogólnie, ojej. Nie... Ja chcę do Hadesa, słuchaj, nie chcę z tobą rozmawiać, bo trochę w ogóle mi, wiesz co... No smutno mi trochę, wiesz, trochę tętno mi wzrasta. No dobra, przepraszam, kurczę, masz tutaj, dostaniesz nagrodę, gwiazdę właśnie nederową, proszę. Fajne, I teraz, kurczę, proszę zaprowadź mnie, gdzie ten Hades przyjmuje, proszę tutaj. Pana, proszę tak. Biura Hadesa, proszę... od 8 do 16, tak. O. To zadzwonimy, co? No zadzwonimy, to proszę chwilę poczekać, ja muszę mu powiedzieć, bo on pewnie jeszcze je śniadanie. Dobra, proszę pana. To ja tutaj sobie to usiądę. Ja, proszę, i proszę zadzwonić sobie dzwonkiem tutaj za 5 minut. Ja lecę do niego i mu wszystko przekażę, że pan idzie. Dobrze, okej. Okay. Dobra, kurde, ja nie mogę. Ja się trochę pcykam, bo ten Hades to nie wiadomo w ogóle, co on będzie chciał w zamian i tak dalej, czy mi pomoże tak dobrowolnie. Mam nadzieję, że się z nim jakoś dogadam, ale w ogóle ten świat jest przerażający. Co tutaj się dzieje? Jakieś, kurde, beczki. Ogólnie trochę ograniczyli tutaj pole chodzenia, nie można tam w ogóle zwiedzać. Widać, że tam niebezpiecznie, lawa i tak dalej, ale dobra, nieważne. Ja już chyba minęło ten czas, co powiedział mi ten ziomeczek, także zadzwonimy i ktoś może odpowie. Halo, halo? Puk, puk. Proszę. O, jest. O. Proszę. Czy Hades z tej strony, tak? To tak, pan? Tak. Dzień dobry, proszę. Ale wejść. Pan ma tutaj biuro. O kurczę, jakiś szkieletur. A się wystraszyłem, przepraszam. Jakie czaszki. Nie zrobi mi pan krzywdy tutaj? Nie zrobię. Ja nie przychodzę, nie mam żadnego złego celu. Tak, ten mnie wkurzy, proszę pana, bo przyszedł i... Kurczę, no nie wiem, tak mnie denerwował, mówił, że jakieś, kurczę, kanapki chce, coś ode mnie chciał, ale dobra, zdenerwował mnie, dałem go tam już święty spokój. A co pan chce? Dobra, proszę pana, ja ogólnie przychodzę w pewnej sprawie, bo dzisiaj mam walkę bardzo ważną. Walczę tak? z takim bardzo silnym człowiekiem i niemamocny się nazywa. On, proszę pana, te bloki, to on na jedno uderzenie ściąga, jest taki silny, że po prostu wszystko niszczy na jednego strzała. I ja potrzebuję jakąś niesamowitą, kurczę, ponadprzeciętną moc. Pan, mam nadzieję, że mi ją, kurczę, może dostać i po prostu chcę go pokonać, rozumie pan? No zobaczymy, wyszukamy coś, może tutaj coś mam w tych skrzyniach, co ja tu miałam. No niestety ostatnio Zeus zabrał mi tą moc, bo dawałem wszystkim po prostu moc latania, no i się wkurzył na mnie Zeus, powiedział, wiesz co, biorę ci te moce, nie możesz nikomu dawać. Ja mówię, no dobra. No kurczę, no ten cwaniak, ja nie mogę i co, to pomoże mi pan? No ale wie pan co, ja wiem, mam taki pomysł w sumie, bo wie pan co, jest taka jedna świątynia w sumie w tym mieście takim, wie pan, tam gdzie pan ma te walki i tam ta świątynia, to ona jest koło tego głównej fontanny i tam jest taki strażnik, tam są takie mikstury w tej świątyni, które po prostu na określony czas dają panu moc Boga. O kurczę, to muszę to odkryć, dziękuję kurczę, że pan w ogóle ma takie informacje, pan chyba wszystko wie, co?
No tak, no bo jestem bogiem, no to chyba wszystko wiem, tak? No i tam pan, tylko niech pan uważa tego strażnika, bo on będzie bronił tych mikstur, także no będzie miał pan trudne zadanie. Dobra, to ja mam nadzieję, że sobie dam radę i pokonam najwyżej tego strażnika. Bum, 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 ja jeszcze żadnej walki nie przegrałem. Także dziękuję i ogólnie jeszcze tutaj do pana może kiedyś wrócę i podziękuję, jeśli to prawda, co pan mówi. I jak wygram tą walkę, to naprawdę będę mega wdzięczny. Także dziękuję, Hadesie, do zobaczenia, pa! Okej, dobra. Ja mam, kurczę, tutaj zafundowaną pomoc, także super. Już mam jakąś nadzieję na wygraną, bo w ogóle jej nie miałem. I teraz musimy iść tam właśnie, gdzie powiedział ten Bóg i odnaleźć tą świątynię, także lecimy. Nasz bohater udał się w stronę fontanny, aby znaleźć tajemniczą świątynię. Słuchajcie, nie wiem, czy ten Hades mnie wyrolował, czy co, ale od 2 godzin szukam właśnie tej świątyni i nie mogę jej znaleźć. Podobno była przy fontannie. Ja tutaj naprawdę wszystko obszedłem dookoła i nie znalazłem praktycznie żadnego śladu tej świątyni. Ja nie wiem właśnie, co mam teraz robić. Nie wiem, kto mi nawet tutaj może pomóc, bo nikogo tutaj nie ma. O, dzień dobry, o kurczę. O, cześć młody, kurczę, ja cię kojarzę, kiedyś się widzieliśmy, co? No kurczę, no w ogóle krowy, proszę pana, to znaczy dziecko młode, ty nie jesteś pan, co ja w ogóle gadam za głupoty, ale już jestem zmęczony tym wszystkim. No one mi w ogóle kibicowały, dzięki nim w ogóle wygrałem jeden pojedynek. Proszę, słuchaj młody, w ogóle jest taka sprawka, no tutaj wszędzie fontanny są, nie? A mi taki ogólnie pan powiedział, że przy fontannie jest jakaś świątynia i od 2 godzin tutaj w tych okolicach szukam tej świątyni i nie mogę jej po prostu znaleźć. Możesz mi, kurczę, pomóc? Ty może wiesz, gdzie znajduje się ta świątynia, jakaś świątynia przy fontannie, kojarzysz? Ja kojarzę, a pan jest tak strasznie, pan tam chce iść na pewno? No kurczę, ja się nie boję, ja muszę wygrać z Iniema Mocnym, a tam podobno jakieś mikstury magiczne są i ja muszę po prostu to znaleźć, rozumiesz? To chodź pan za mną, ja panu znajdę, tylko gdzie to się szło, Boże pana, ja też tak, o tutaj, tędy jakoś się szło, bo tutaj ta świątynia, to ogólnie tutaj wszyscy się boją, bo tam podobno straszy, wie pan, i to jest w ogóle zamknięty teren. No ale to jakby się tak... To tak, tutaj. To tu już ta świątynia, ja byłem tak blisko i nie mogłem jej odnaleźć. I co tutaj jest wejście? Ty ogólnie idziesz ze mną? Pójdziesz ze mną, czy się boisz? Nie, nie. Wiesz co, ja się trochę boję. Wiesz co, boję się. Boję się normalnie... O, tędy się otwiera, ale ja się boję, bo normalnie jest tam jakieś suchy dochodzą i ja po prostu... Jejku, jeszcze mama mnie woła na obiad. Już mam, idę, czekaj. Znowu normalnie te pierogi. Cały raz pierogi. To nie pierogi. Dobra, to słuchaj młody, to smacznego ci życzę, ja będę musiał iść, ja się poświęcę, ja się nie boję i muszę wygrać dzisiejszy pojedynek, dlatego się tutaj trochę postaram. Dziękuję za pomoc, że mi pomogłeś odnaleźć, słuchaj, trzymaj tutaj, rzucę ci sztabkę złota, żebyś tutaj na cukierki jakieś, kup sobie coś dobrego. Pa, na razie. Okej, a ja muszę się zmierzyć z tą świątynią, podobno tutaj straszy, okej, dobra. O kurde, w ogóle tutaj przejście? Jakieś ukryte przejście, które zostało otwarte w ogóle? Nie wiem, dziwna sprawa. Tak czy inaczej, to tutaj w ogóle jest pełno jakichś dźwigni, ale ta dźwignia w ogóle odpowiada za otwieranie właśnie tego tajnego przejścia. O, nieważne. Ktoś może tutaj w ogóle przede mną poszedł. Dziwna sprawa, jakaś pochodnia czerwona. Okej, jest też jakiś guzik, ale w ogóle tutaj jest zamknięte przejście. Ja nie mogę. Jak ja mam tutaj przejść? Może kliknę ten guzik? Okej, kliknę. O, tutaj się otwiera w ogóle przejście. To jest jakieś, kurczę, mechanizmy skomplikowane. Ja się nie dziwię, że tu się boją ludzie. Ale dobra, ja zaryzykuję i klikam. 3, 2, 1, okej. O, dobra, spadam. Oła, o kurczę, prawie sobie kostkę skręciłem. Tutaj jest naprawdę strasznie. O nie, ktoś tutaj chodzi. Jakiś strażnik w ogóle tutaj biega z mieczem. Ja nie mogę, jakiś rycerz wygląda na rycerza. O kurczę. Ej ty, cwaniaku jeden. Można tutaj wejść, czy nie można? No, chodź pan, a czego pan w ogóle szuka, co? Przyszedłem, kurczę, znaleźć tutaj jakieś magiczne mikstury. Ty tutaj pilnujesz tego terenu, czy co? No jasne, że pilnuję, a co? I nie wygląda, jakbym pilnował? No, wygląda. Ja chcę mikstury, gdzie je znajdę tutaj, co? Wie pan co, że... Chce pan mikstury, mówi pan. No to, żeby pan mógł mieć mikstury, to musi pan ze mną zmierzyć. Ała, ała, kurde, co ty jesteś w ogóle, bijesz mnie? Tu jakieś nietoperze w ogóle latają, ała. Ty jakiś silny jesteś, kurde, to ja tutaj zaraz po obrotu. Bęk, 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 słuchaj. Zaraz cię tu poskładam, ty kurczę, rycerzyków. I takich jak ty, to ja w podstawówce normalnie składałem. Oni, kurczę, nikt mi nie był w stanie podskoczyć. No, chodź. I co, boisz się? Na pięści chcesz? Dobra, no, słuchaj. Spoko, ja nie potrzebuję miecza, tak jak ty.
ty nie potrzebuję miecza. I co, jak się czujesz, jak kurczę tak dostajesz tyle ciosów, co? O! Wiesz co? Za to, że jesteś taki normalnie mocny, to dam ci tą miksturę, bo w sumie lubię cię, no to dobra. O, super! Kurde, fajnie, fajnie, no to dawaj, gdzie te mikstury? A co w ogóle, kto ci tutaj kazał, do kogo to wszystko należy? Kto ci tu kazał w ogóle pilnować tego wszystkiego? Jakie tutaj jest... Zeus, słuchaj, mi kazał, no. Zeus? O kurde, słuchaj, w ogóle tutaj są jakieś tutaj narzędzia, widzę mnie, czy też będę mógł? Może jakiś magiczny? No, tutaj są oczywiście rzeczy, no ale no... To jest wszystko Zeusa, tak? Tak, wszystko jest, słuchaj, Zeusa, zatem no lepiej nie dotykać, nie widzisz, że to są jakieś pułapki, to na chwilę coś wyskoczy i w ogóle będzie masakra, czekaj, zobacz, że wyskoczyło, nie wyskoczyło, nic, to dobrze, dobra, słuchaj, ja tutaj nie chcę przedłużać, bo zaraz w ogóle coś się tutaj może niefajnego zdarzyć. No, nie widzisz, tutaj są takie głowy, no. I co, mogę zatem wziąć wszystkie trzy te mikstury? Trzy nie, panie! To już bez przesady. A ile? Pan tak, możesz wziąć jedno. Tutaj jest szczęścia, tutaj jest siła, to jest skoku. Kurde. Niech pan wybierze sobie. Nie no, najniemamocnego to muszę, kurde, mieć dużo siły. Także biorę siły w ogóle bez zawahania. I słuchaj, jeszcze mogę mieczyk, tylko please, jeden mieczyk wezmę, co? O, to se weź mieczyk normalnie, no. Dobra. No dobra, no proszę ciebie bardzo, no. Kurde, słuchaj, to, bo w ogóle, słuchaj, no ja potrzebuję, tutaj wiesz co, jeszcze mogę tą zbrojkę ostateczność. Jejku, ty to normalnie, no tutaj wszystko weźmiesz stąd. No pliska, no dobra, ostatnia rzecz, no wiem, że się zgodzisz, słuchaj, ja ci tutaj dam, słuchaj, masz tutaj jedną sztabkę złota, mam jeszcze, słuchaj, nie skasowałem biletu w ogóle, jakbyś chciał do Hadesa skoczyć, to trzymaj bilet. Dzięki, ty może mi da lepszą robotę niż Zeus. Bo ten Zeus to normalnie mało płaci, słuchaj, Widzisz, kurczę, także myślę, że się dogadaliśmy, słuchaj. Ja muszę iść już się zbroić, bo w ogóle za momencik będę walczył z niemamocnym. Dziękuję, kurczę, że mi pomogłeś. I trzymaj się, jesteśmy w kontakcie, może się jeszcze kiedyś zobaczymy i ci pomogę. Na razie, trzymaj się. G-Play udał się na arenę, aby stawić czoła i niemamocnemu. Dobra, słuchajcie, ja już jestem praktycznie pod arenką, muszę teraz się przygotować, także ubieram tutaj zbroję, biorę moją magiczną miksturę i mieczyk, który udało mi się właśnie zabrać ze świątyni i lecimy normalnie. O nie! Kurczę, przecież to jest w ogóle ta córka w ogóle cesarza, ja nie mogę, ona cały czas się tutaj czai na mnie, ja w ogóle nie chcę z nią mieć nic wspólnego i w ogóle jej nie poślubię, nie ma takiej opcji w ogóle, o nie, w ogóle, ona jest jakaś dziwna, ja muszę szybko tu przelecieć, żeby mnie nie widziała, tylko okej, dobra, także teraz wystarczy się zmobilizować trochę, muszę kurczę się zmotywować i mam nadzieję, że po prostu pokonam tego i nie mam mocnego i wszystko pójdzie po mojej myśli, mam tą miksturę, nie wiem w którym momencie ją wypić, ale idziemy już, bo już jest normalnie 20 godzina. O nie, on tam stoi! O kurcze! Ej, i nie ma mocny? To już jesteś, kurcze, gotowy do walki? Ja tutaj już się przygotowałem. Jestem. O, ja nie mogę, ty masz fajny w sumie skafander, ja tutaj złotą zbrojkę. To co, walczymy? Widzę się. No jasne, chodź na rozgrzewkę, jakiś sparring, nie? Nie ma rozgrzewki, chodź. To jest walka na śmierć i życie od razu, albo walczymy, albo nie walczymy. Możemy się w belka pobawić ewentualnie, to dawaj, jesteś gotowy? No jestem, dajesz, no to, słuchaj, dajesz. To chodź. Ja znam, kurczę, tajne triki, słuchaj, mnie Ksenia uczyła. Jakie triki, słuchaj? Mnie Ksenia uczyła walczyć, kurczę, ja cię już załatwię, patrz, bum. Ani razu jeszcze mnie nie trafiłeś, widzisz, jakie uniki? No widzę, kurczę. Ksenio, wszystko trenowaliśmy. Chodźcie tu, co to się dzieje? Ha, widziałeś? No. O nie, mam cię. Co się dzieje, słuchaj? Ale ty w ogóle... Czekaj, słuchaj. Ja dobrze, że ty mnie nie trafiłeś, bo ty jesteś, kurde, taki silny pewnie, jakbyś mnie dziabnął, ja się tutaj schowam. Okej. To jest kwestia uników. Ty co się dzieje tutaj? Ej, dobra, dostałem. Dobra, w końcu dostałem, piję tutaj miksturę, słuchaj, nie mam mocny. Jaką miksturę? Ja mam tutaj tajną broń na ciebie, żebyś mnie, kurde, nie pokonał. O nie. I co? Boli? Skąd masz taką moc? To jest moc bogów. To jest moc od bogów. Boli? Zabolało? Boli, ile hapsów ci zabieram na hita? Jaki silny jestem, co? No, co ty myślisz sobie, że taki jesteś cwany, słuchaj, no? Że jestem i nie ma mocny, halo? No to chodź, no to dawaj, chodź. Nie umiesz trafić mnie, tyk. O nie, dobra, ty już mi pół życia zabrałeś, jaki siłacz. No i dobra, co? Ty, kurde, chodź tutaj, załatwię cię zaraz. I co, jak się czujesz? O nie, dobra, poddajesz słuchaj, się? Dobra. Poddajesz się? Tak, poddajesz się, nie chcę, jesteś za silny dla mnie, Ale jaja, ale ty słabiak, ja myślałem, że ty jesteś mocniejszy, ale to chyba dzięki tej miksturze, ona jest taka silna, ja nie mogę, normalnie ty nie masz szans. No coś zalatuje od ciebie, słuchaj, no. Będziesz mi, kurczę, buty czyścił? Jak mi wyczyścisz buty, słuchaj, w ogóle ja się muszę spytać, co z tobą robię, słuchaj, cesarzu, załatwiamy go, czy co robimy?
O kurczę, dobra, słuchaj, cesarz powiedział, że mogę ci darować życie, ale my jeszcze kurczę cię tutaj ten. Okej, słuchaj, wiesz jakie tutaj są zasady, jak przegrywasz, to wykonujesz moje zadanie, wiesz? Jakie mam zadanie do ciebie, bo co ty do mnie gadasz? Słuchaj, w ogóle? Do końca życia będziesz mi czyścił buty, żeby były czyste. Jeśli mi się kurczę buty pobrudzą, co? To będziesz je czyścił, rozumiemy się? Da, uciekasz, ja kurczę, przegrałeś, to wykonujesz moją misję, a jak coś, to możemy się jeszcze policzyć, także albo... Będzie się policzymy, słuchaj, będzie jeszcze dogrywka, zobaczysz. Ej, no to zobaczysz. Chodź, kurde, mogę to wyjaśnić już teraz, no, jak no, coś. Słuchaj, no, już nie przesadzaj, już nie przesadzaj, bo ja tam normalnie mam znajomości u góry. Dobra, no to dawaj, idź po te znajomości i kurczę, jeszcze zmierzymy cienia się jeden. Ja idę pogadać z cesarzem, że kurczę, nie zagrałeś fair. Cesarzu, mogłeś kurczę powiedzieć, że mam go skasować i by było sprawa załatwiona. Tak widzisz, co narobiłeś. Kurde, teraz to się wkurzyłem. Idę sobie odpocząć. Nasz bohater wygrał kolejną walkę. A wy, jak myślicie, z kim będzie musiał zmierzyć się w następnym odcinku? Dajcie znać w komentarzu.